Cześć. Jesteśmy w Warszawie, w siedzibie firmy Microsoft, na gali finałowej konkursu Daj się poznać 2017. Ze mną są Kamil, Radek i Jacek z firmy Objectivity, która jest diamentowym sponsorem konkursu w tym roku i w ubiegłym roku również. Powiedzcie, jaki jest Wasz stosunek do tego konkursu? Objectivity bardzo mocno się angażuje we wsparcie tej inicjatywy. Hej, staram się angażować w inicjatywy, które wspierają talenty, edukują i właśnie konkurs Daj się poznać jest taki tego typu przykładem. Sami też dużo mówimy o dzieleniu się wiedzą ze społecznością IT, publikujemy różne posty na blogu, publikujemy w ramach portali takich jak Simple Talk, w czasopismach Programista. Duży nacisk na to kładziemy, podoba nam się to. Możliwość wsparcia inicjatywy konkursu Daj się poznać pozwala nam promować ludzi, którzy jeszcze nie są do końca znani w świecie IT, pretendują do tego poprzez swoją ciężką pracę, swoje wpisy na blogu, aplikacje, które przedstawili. Sami też lubimy się dzielić tą wiedzą. Przykładem jest dzisiejsza prezentacja Jacka na temat Bot Frameworka i dzięki temu możemy, konkurs spełnia te zadania, możemy aktywnie uczestniczyć w tej inicjatywie. W ogóle Objectivity jest dość znaną marką ogólnie wśród programistów, jeśli chodzi o branżę IT w Polsce. Czym się właściwie wyróżniacie? To tak może krótko o nas. Działamy na rynku wrocławskim od ponad 10 lat. Firma ma korzenie brytyjskie, została tam założona ponad 25 lat temu. Jest nas aktualnie ponad 500 osób. Głównym naszym korem jest to .NET, ale to nie tylko. Mamy różnego rodzaju projekty, Java, projekty mobilne, projekty z zakresu data science bądź business intelligence. Działamy w metodologii agile. Co ważne, duży nacisk kładziemy na współpracę testerów, deweloperów, business analityków i PM-ów. Z dodatków takich jeszcze myślę, że ciekawym jest to, że nasza struktura organizacyjna została troszeczkę zapożyczona ze Spotify'a. Są to gildie, tryby. Brzmi to może dosyć zagadkowo, ale w skrócie pozwala nam to ograniczenie hierarchii stanowisk. Dzięki temu możemy dotrzeć krócej do decyzji. Pozwala nam to utrzymać małe zespoły. I w ten sposób możemy płynnie reagować na różnego typu zmiany. Jeszcze ciekawym aspektem jest to, że staramy się inwestować również w kreatywność naszych pracowników. Mamy różnego typu możliwości, możemy zmieniać projekty. Mamy ich sporo, więc wybór technologii, możliwości dokształcenia się w tych projektach jest spory. Mamy mechanizm nazwany Gold Cardami, są to specjalne dni, w których każdy deweloper może wziąć dla siebie, zaproponować jakiś temat, odciąć się od projektu, oderwać od niego i spędzić ten czas na dokształcaniu w danej wybranej przez siebie dziedzinie. Wielokrotnie te dziedziny są związane z projektami, ale niekoniecznie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany czymś kompletnie innym, ma na to czas, są na to przeznaczone specjalne dni. Dodatkowo mamy różne inicjatywy, które mają wspierać kreatywność, chęć poznawania, chęć nauki nowości. Są to wszelkiego rodzaju hackatony. Mamy własny konkurs programistyczny wewnętrzny, nazywa się Idea App, gdzie programiści zgłaszają siebie i swoje zespoły, zgłaszają projekty, które chcą realizować. Dajemy przestrzeń na ten konkurs i powstają świetne aplikacje. W zeszłym roku powstało ich 10 bardzo ciekawych aplikacji. Udało nam się zrealizować bardzo, bardzo innowacyjne pomysły. Próbujemy ostatnio nowe formy hackatonów, tak zwane Ship It Days. Są to hackatony skierowane na klienta, dla którego pracujemy. Podczas dwóch dni, zwykle dwóch dni programistycznych, próbujemy zrealizować coś, co pomoże klientowi obecnemu, z którym pracujemy, dla którego wytwarzamy oprogramowanie. Jakaś ciekawa, innowacyjna propozycja jest przez nas wdrażana, później przekazywana klientowi za darmo. Klient może to wykorzystać, może poprosić o rozszerzenie tego konceptu. Generalnie pozwala to nam na poznanie nowych technologii, oderwania się trochę od projektów i popatrzenia na wszystko troszeczkę z innej perspektywy. Organizujecie też jako firma super konferencję, o której nie możemy nie wspomnieć, czyli WrotSharp.
Jest to konferencja właściwie na światowym poziomie, która jest na pewno jedną z najlepszych w Polsce, jeśli chodzi o programistyczne eventy. Właściwie skąd taki pomysł i dlaczego to robisz? Nie no, WrotoSharp to jest naprawdę jedna z naszych najciekawszych inicjatyw i to była inicjatywa naszych pracowników. Ktoś po prostu wpadł na taki pomysł, poszedł z nim do góry i to się tak rozpowszechniło i ludzie naprawdę są w tym zaangażowani, mocno zmotywowani, żeby stworzyć jak najlepszą konferencję w Polsce. No i wydaje nam się, że to się nam udało, że dostarczyliśmy coś, co jest mocno popularne, coś, co ludzie po prostu słyszą hasło WrotoSharp i się nami interesują, wiedzą, że jak przyjdą na naszą konferencję, to będzie ona na naprawdę dobrej, światowej jakości. Nie mogę nie wspomnieć tutaj o całym community, który nas wspiera, wszystkich blogerów, grupy lokalne, blogi programistyczne, które sprawiają, że mamy taki bardzo dobry oddźwięk w naszej społeczności, bo my to robimy dla społeczności devów, dla każdego programisty, po to, żeby mógł się odnaleźć, żeby poznał ciekawe tematy, żeby móc się rozwijać i to jest też powodem, dlaczego poszliśmy w Daj się poznać i dlaczego staramy się wspierać lokalne społeczności. I żeby przetrwać ten okres pomiędzy WrotoSharpem jednym, a WrotoSharpem kolejnym, zapoczątkowaliśmy webinar WrotoSharp Online, w którym staramy się zapraszać ciekawe osoby ze świata IT, żeby poruszać interesujący temat. Mówiąc świat IT, to można powiedzieć tak całkiem globalnie, ponieważ zaprosiliśmy Roba Eisenberga, który twórcę frameworka Aurelia.js, z którym rozmawialiśmy właśnie na temat powstania i celów tego projektu. Sam Maćku też ze mną występował, gdzie rozmawialiśmy o testach tak jednostkowych. No i mamy w planach kolejne cykle, na które szczerze zapraszamy naszych użytkowników. Wszystkie są dostępne na naszym kanale YouTube. To Jacek miał dzisiaj rano prezentację na temat botów. Co wasza firma tak naprawdę ma wspólnego z botami? Bo temat jest niezwykle ciekawy. Po pierwsze wierzymy w to, że jest to technologia, która no, zapoczątkowała się może dawno temu, ale tak naprawdę rozwinęła rok temu i to jest ten czas, kiedy już sztuczna inteligencja jest na tyle dostępna, te metody rozmawiania z wirtualnymi istotami, jakimi są boty, już są na tyle dojrzałe, że każdy może w prosty sposób, bez specjalnego wysiłku wziąć gotowe rozwiązania, które są przygotowane przez firmy trzecie i zastosować je w swoim projekcie. Tak jak mówiłem z rana, nie wiem, wymaga to dużo czasu programistycznego na samo zaimplementowanie botu. Ważniejsze tutaj są pomysły, żeby mieć dobry pomysł. Tak naprawdę ta realizacja jest na tyle tania, że no po pierwsze zaczyna się to opłacać, po drugie no może to wkroczyć już pod strzechy. Także ludzie naprawdę będą w końcu korzystali z tych technologii, których ja powiedzmy uczyłem się jeszcze studiując i mogą po prostu zmienić się ich jakość życia poprzez to, że będą takie technologie stosowane w programowaniu. Jasne, a mieliście własną nagrodę, którą zdecydowaliście się podarować Rafałowi Chryniewskiemu. Dlaczego akurat jego projekt wybraliście? Tutaj no, zadecydowało wiele czynników, to znaczy trudno nam było ocenić jednoznacznie, który jest najlepszy projekt, ale Rafał akurat zaimponował po pierwsze zastosowaniem ciekawych technologii zbieżnych do tych, które u nas się stosuje. Dodatkowo no, pochwalić można to, że zrealizował faktycznie to, co miał w pierwotnym planie i co więcej, jeszcze ma zamiar ten projekt kontynuować, tak że i dobrze się czytało i rozwiązanie, które zaprezentował jest w miarę kompletne. Ma też swoje zaplecze botowe, czym nas powiedzmy miło zaskoczył, bo powiedzmy była to technologia właśnie akurat mi szczególnie bliska, więc no, zdecydowaliśmy, że to akurat Rafał będzie tym nagrodzonym przez nas. Okej, super. To dzięki za rozmowę i wracamy. Dzięki. Na dalej. Dzięki. Z powrotem, dzięki.